W Nowym Jorku zdecydowanie czuć już święta. Manhattan mieni się setkami tysięcy migocących światełek, a witryny sklepów przyciągają wzrok turystów. Zresztą zobaczcie, ilu ich tutaj jest. Paweł Żuchowski, witam serdecznie i zapraszam na spacer ulicami Manhattanu, w tej bożonarodzeniowej oprawie. No to idziemy. Obowiązkowo będąc na Manhattanie trzeba zobaczyć najsłynniejszą nowojorską choinkę, która stoi przy centrum Rockefellera. Rozświetlają ją dziesiątki tysięcy światełek. Na jej szczycie zamontowano wielką gwiazdę z kryształkami Swarovskiego. Gdzie jest choinka? Za moimi plecami. Efekty dźwiękowe i świetlne wprawiają w zachwyt turystów, którzy w grudniu licznie przyjeżdżają do Nowego Jorku. Jedni robią zdjęcia, inni nagrywają filmiki, które szybko zamieszczają na portalach społecznościowych. Jest tu mnóstwo ludzi, cały czas widzicie tłumy osób, które przyjechały podziwiać właśnie Nowy Jork. Czasem trzeba stać w kolejce, by zobaczyć kolejną wystawę lub wykazać się dużą cierpliwością, żeby doczekać momentu, gdy nikt nie przysłania witryny. Od lat najsłynniejsze domy towarowe i luksusowe butiki przygotowują dopracowane, najdrobniejszym szczególe dekoracje. Sklepy prowadzą taką cichą, nieformalną rywalizację o to, kto przygotuje najbardziej spektakularne, nietuzinkowe i piękne witryny. Często atrakcją oprócz samych okien wystawowych jest oczywiście widowisko. Światło i dźwięk wyświetlane na elewacjach domów towarowych. Tutaj równych nie ma sobie słynny Saks przy 5 Alei. Popatrzcie zresztą sami. From all of us here at Saks Fifth Avenue, we wish you and yours a joyous holiday season. W grudniu w Nowym Jorku można stanąć w ludzkim korku. Zobaczcie. To wszystko turyści, którzy przyjechali tutaj podziwiać te bożonarodzeniowe wystawy. W zasadzie mam problem, żeby przejść w tym tłumie, żeby przemieścić się przed kolejny sklep, który chciałem wam pokazać. Oh my God!
kluczem jest oryginalny pomysł. Nie ma tutaj miejsca na sztampy oraz oklepane znane od lat motywy, tłumy na zewnątrz, ale także w sklepach. Sami widzicie, tak jest właśnie w grudniu w Nowym Jorku. Strasznie tutaj głośno, a na koniec zapraszam Was do obejrzenia witryn domu towarowego Macy's, które obok wspomnianego wcześniej Saksa są najbardziej oblegane. Zdrowych, wesołych świąt, wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko, do zobaczenia i usłyszenia, Paweł Żuchowski.